Krzysztof Ibis, witam Państwa w Jokerze i od razu przyznam się, że jestem człowiekiem zastanawiającym, bo od ostatniego odcinka zastanawiam się, z jakim rezultatem zakończy grę Krzysztof Skolimowski. Krzysztof studiował na Wydziale Techniki Rolnej i Leśnej, ale na co dzień ubezpiecza. Najczęściej auta od nieszczęśliwych wypadków. Fascynują go zagadnienia pamięci przedurodzinowej. Mnie interesuje, co zapamięta z dzisiejszej gry. Krzysztofie, witaj ponownie. Witam. Co zapamiętałeś z poprzedniej gry? Ciebie. Miło mi bardzo. I wspaniałą publiczność. Dziękuję w ich imieniu. I żona prosiła, żeby podziękować. Bardzo mi miło. Dziękuję bardzo. Co to jest, powiedz, pamięć przedurodzinowa? Jest taka teoria, która mówi, że żyjemy wielokrotnie. A więc są określone warunki. Najczęściej chodzi oczywiście o hipnozę. Można się cofnąć na... jakby tu powiedzieć brzydko, 2, 3, 4 życia wstecz i zobaczyć, kim się było. Wtedy łatwo na przykład wybrać sobie zawód, bo można się dowiedzieć, że było się, nie wiem, wojskowym, a więc można się łatwiej realizować. Już to jest w nas, tak? To jest w nas, my a to mamy. A ty kiedyś uległeś hipnozie? Nie. Dlaczego nie chciałeś tą podróż wybrać się w czasie, wewnątrz siebie? Kusiło bardzo, ale są czasami rzeczy, których lepiej nie wiedzieć. Ale mnie się wydaje, że ty w poprzednim wcieleniu grałeś w jakimś teleturnieju, bo szło ci świetnie. Przypomnijmy sobie, jak to było. Lubisz oglądać teleturnieje w telewizji? Staram się nie omijać, jak tylko mam taką możliwość. Który z tych piłkarzy nie grał z magicznym numerem 10 na koszulce? Z tym numerem nie grał Cristiano Ronaldo. Stawiam na odpowiedź. Dobrze. Bunga Bunga. Zaznaczamy, tak? Zaznaczamy. Bunga, Bunga Bunga. Bunga Bunga. Czy twoi bliscy dzielą twoją pasję wiedzową? Nie wszyscy. Część tak, część mojej pasji. A więc w Afryce na pewno nie spotkamy tygrysa. Brawo! Krzysztofie, bardzo dobrze. 10 tysięcy to jest poziom twojej gry, a jednak to zamiłowanie do wiedzy wszelakiej przekłada się na pieniądze w Jokerze. Trzymajmy tak dalej. Pozwól, że na twoim przykładzie wytłumaczę zasady gry. Grasz teraz na poziomie 10 tysięcy złotych. Do 50 tysięcy dwa pytania. Masz jeszcze 5 jokerów zwyczajnych. Każdy joker służy do eliminacji jednego niepoprawnego wariantu odpowiedzi. Masz także jokera osobistego w postaci... Oli. Oli, twojej córki. Witam, Aleksandro. Witam. Dokształciłaś się jakoś specjalnie do ostatniego programu? Starałam się doczytać jeszcze, także mam nadzieję, że będzie dobrze, że się przydam. Cieszę się bardzo, witamy cię ponownie. Witam. Krzysztofie, jeżeli odpowiesz nieprawidłowo, mając jokery, stracisz 3 jokery. Jeżeli odpowiesz nieprawidłowo, nie mając jokerów, obsuniesz się o 3 szczebelki niżej na twojej drabinie wygranych. To co, do gry? Gotowi. Proszę bardzo, oto 5. pytanie dla ciebie. Który z tych aktorów grał we wszystkich częściach ekranizacji trylogii Henryka Sienkiewicza? Widziałeś wszystkie? Tak. Oczywiście, nie spodziewałem się innej odpowiedzi. Oto warianty. Tadeusz Łomnicki, Krzysztof Kowalewski, Daniel Olbrychski czy Marek Perepeczko? We wszystkich tych trzech częściach Marek Perepeczko, nie, Krzysztof Kowalewski, to tylko Daniel Olbrychski we wszystkich trzech częściach wystąpił. Tak, to jest moja odpowiedź. Daniel Olbrychski. Oczywiście, że tak. Brawo. Tutaj także wskazałaś prawidłową odpowiedź, Aleksandro. Dobrze, jest wsparcie humanistyczne, tak jak nam obiecałaś w poprzednim odcinku. Bardzo dobrze. Weszliśmy na poziom 20 tysięcy złotych. Jednak jest tam w tobie jakiś gracz z poprzednich pokoleń. Nie wiem, w co wtedy grano, na tablicach kamiennych. Bo ty się interesujesz prehistorią, prawda? Wojnę grano kiedyś. Wojnę grano. No właśnie, dobrze ci idzie i uważaj, przed tobą poziom 50 tysięcy złotych. Lubisz klasykę kryminałów? Niekoniecznie, to nie jest moja dyscyplina, ale... A Sherlocka Holmesa próbujemy. Czytałeś? Więcej o Watsonie czytałem niż o Holmesie, ale zobaczymy. A oglądałeś filmy? Nie. Nie, a Sherlock Holmes.
Nie ma co się spieszyć z odpowiedziami. Można wolniej, bo będzie teraz minuta na zastanowienie się. Cytując piosenkę Dżemu, mamy forsę, mamy czas. Oto pytanie. Przy jakiej ulicy mieszkał Sherlock Holmes? Oxford Street, Baker Street, Downing Street czy Abbey Road? Downing Street to jest oczywiste. Siedziba urzędu brytyjskiego. Abbey Road, no tutaj Beatlesów kocham, więc co tu dużo mówić. Zostaje mi dwa. Baker Street. Baker Street to był też taki zespół. Oxford Street. Skorzystam z grzybka. Zwyczajnego jokera zwyczajnego. Prosimy bardzo. Zwyczajnego. I poproszę o wyeliminowanie nieprawidłowej odpowiedzi pomiędzy Oxford Street a Baker Street. Sprawdźmy w takim razie, która z tych podpowiedzi jest nieprawidłowa. Na pewno nie Oxford Street. Na pewno nie Oxford. Mamy dużo czasu jeszcze, 42 sekundy. A może to jest podpucha Downing Street? Komputer by tak kombinował? One potrafią dużo teraz. Są jeszcze cztery jokery i joker osobisty, jeżeli jest potrzeba. Zaryzykuję odpowiedź Baker Street. Postawię na Baker Street. Krzysztofie, postawiłeś na Baker Street. Miałeś jokery do wykorzystania. Mogłeś mieć pewną odpowiedź. A w ten sposób Aleksandra wiedziała. Prawda, Aleksandro? Mogłeś też zapytać Aleksandry. Mogę. A ponieważ zaryzykowałeś, to przez to oszczędziłeś jokery. Bardzo dobrze. Czułeś, tak? Tak się bawimy, prawda? Jak się bawić, to się bawić. Tak, bardzo dobrze, dobry tok myślenia. Aleksandra też była pewna, że to jest Baker Street. Szybko odpowiedziała, to wszystko widzę. Dobrze, w takim razie gramy dalej. Jesteśmy na poziomie 50 tysięcy złotych. Przed tobą tylko cztery pytania. Jak odpowiesz prawidłowo, wychodzisz stąd mając 50 tysięcy złotych. Na co tak zbierasz, Krzysztofie? To znaczy, ja nie wiem, po prostu czuję, że córka i żona wpadną na tyle pomysłów, że gdybym tutaj kilka razy uczestniczył, to jeszcze to ty byś nie wpadł, tak? Miałbym po co przyjeżdżać. Rozumiem. O czym marzysz, Aleksandro? Oj, marzę o wielu rzeczach, ale myślę, że jeśli tata coś wygra, to przeznaczymy na dobry cel. Ale jaki tak dla ciebie na przykład? Nie wiem, może jakaś podróż gdzieś dalej. A zobaczymy. Gdzie byłaś najdalej? Na Krecie byliśmy ostatnio, całą rodziną właśnie i myślę, że jeszcze gdzieś dalej bym chciała polecieć. Na Krecie to może teraz jakieś Emiraty Arabskie? Jak mogę powiedzieć, jako jest podróż mojego życia, marzenie o podróży mojego życia to jest Ameryka Południowa. Śladami Majów, Azteków, Tolmeków. To jest, tam chciałbym być. To za 50 tysięcy pojedziesz nawet dookoła świata z żoną. Tak, koszt wycieczki dla dwóch osób to 50 tysięcy. Prawda? No to walczymy, tak? Walczymy. Siódme pytanie dla ciebie. Historia Polski. Jak się czujesz z tego tematu? Liczymy za chwilkę. Ja wiem, zobaczymy, bo mam gracza osobistego, tak? Właśnie o to chodzi. Tu się czuję pewnie, bo mam tego gracza nadzwyczajnego. Czytam pytanie. Traktat stanowiący drugi rozbiór Polski podpisały Prusy i Rosja, Prusy i Austria, Austria i Rosja, czy Prusy, Austria i Rosja. Drugi rozbiór. Korzystam z nadzwyczajnego. Joker ekstra super nadzwyczajny. Aleksandra, zapraszamy. Ale pewnie, że Aleksandra idzie jak na skazanie tutaj do nas. Słuchaj, mam pomysł, ale czekam twojej podpowiedzi. Startujemy zegar. Mamy czas. Ponad minuta, tak. Stawiałabym na odpowiedź ostatnią. Rosja, Austria i Rosja. Ale w którym rozbiorze tylko dwa państwa uczestniczyły? Nie jestem pewna naprawdę, jeśli chodzi o rozbiory. Mi się wydaje, że w drugim rozbiorze uczestniczyły właśnie tylko Rosja i tylko Prusy. Austria nie brała udziału. Niestety nie pomogę. W tym nie, niestety. Kopnij mnie w kostkę, jeśli źle mówię. Musisz strzelać, niestety. Córka nalega, więc przyjmujemy odpowiedź A.
zaznaczam odpowiedź Prusy i Rosję, ale córka nalegała na Prusy, Austrię i Rosję. Prawda? Ja wiem, na co ona nalegała. No, popatrz, miałeś jokery, tak? Miałem. Zastanawiałeś się, w którym rozbiorze uczestniczyły dwa państwa, tak? I jakby to nie zabrzmiało, do rozbioru zapraszam Kamilę. No to rozbieramy. To pytanie na czynniki pierwsze. Pierwszy rozbiór Polski dokonały Prusy, Imperium Habsburgów oraz Imperium Rosyjskie. Trzeci rozbiór Polski to podział naszego kraju pomiędzy Rosję, Prusy oraz Austrię. Natomiast drugi rozbiór, ten, o który pytamy, dokonały Prusy i Rosja. Brawo! Ale Krzysztofie, przyznam te ogromne brawa dla ciebie, bo imponujesz nam wiedzą, naprawdę. Jednak te wszystkie przeczytane książki, programy telewizyjne, setki teleturniejów, które oglądasz, no proszę, przekładają się na pieniądze, bo co się dzieje? Grasz na poziomie 50 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo, ale słodko się zrobiło. To my tobie dziękujemy za twoją wiedzę. Masz jeszcze 4 jokery do wykorzystania. Jokery zwyczajne. Tylko 3 pytania do końca. Także pełna koncentracja, jesteśmy z tobą. Posłuchaj 8 pytania. Jak się nazywa przezroczysta substancja stosowana w malarstwie do powlekania obrazów olejnych? Ty malujesz czasem, czy nie? W wolnych chwilach, tak? Dla pasjami, relaksu? Pasjami. Oto warianty. Szuwaks, boraks, lak czy werniks? Jest co tracić. Mam 4 jokery, tak? Tak, 4. Szuwaks to na pewno nie, bo to jest do butów. Boraks, werniks, lak, boraks, lak, werniks, borak, lak, werniks, werniks, lak, 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 zalakować kopertę, odpada. Boraks czy werniks? Boraks czy werniks? Boraks czy werniks? Stawiałbym na werniks, ale skorzystam z podpowiedzi z Grzybka. Proszę bardzo. I wyeliminujmy nieprawidłową odpowiedź pomiędzy boraksem a werniksem. Sprawdźmy więc, który wariant jest nieprawidłowy. I jeszcze 0,5 minuty. Tak pytałeś mnie, ja nie mogę ci powiedzieć, ja też nie maluję w wolnych chwilach. Też pasjami. Tak, co zrobimy? Wybieram odpowiedź werniks, zdecydowanie. Proszę bardzo, zaznaczam odpowiedź werniks i teraz... Czy utrzymasz swoje 50 tysięcy złotych, czy nie? Jak czujesz? Wewnętrzny głos mówi ci? Wydaje mi się, że tak, że to jest dobra odpowiedź. A mi wewnętrzny głos mówi, że dowiemy się tego za chwilę. Witamy państwa ponownie w Jokerze. Gra Krzysztof, pasjonat wiedzy wszelakiej. Idzie bardzo dobrze, gramy na poziomie 50 tysięcy złotych. Przed przerwą padło pytanie. Jak się nazywa przezroczysta substancja stosowana w malarstwie do powlekania obrazów olejnych? Użyłeś jednego jokera i postawiłeś, że jest to... werniks. Jeżeli to jest dobra odpowiedź, będziesz dalej grał na poziomie 50 tysięcy złotych, mając aż 3 jokery. Fajnie to brzmi. A jeszcze fajniej, że to była dobra odpowiedź. Krzysztofie, z całego serca trzymam za ciebie kciuki, dlatego że lubię ludzi, którzy kochają wiedzę. Dzięki nim świat idzie do przodu. Jesteś teraz na poziomie 50 tysięcy złotych. Przed tobą 2 pytania. Masz do dyspozycji 3 jokery. Jest szansa na główną wygraną. Nie mówię ci dlatego, żeby się stresować jeszcze bardziej, tylko żebyś skupił się i po prostu zagrał już w tak olimpijskim stylu jak do tej pory. Trzymajmy kciuki. Trzymamy. Trzymacie? My trzymamy. Widzowie Super Polsatu również. Ja także. I trzymając tak kciuki za ciebie, czytam przedostatnie pytanie.
Co mają ze sobą wspólnego filmy Troja z 2004 roku oraz Apokalipto z 2006 roku? Warianty. Tego samego reżysera. Tego samego kompozytora. Taki sam czas trwania. Kategorie nominacji do Oscara. Cała minuta. Tego samego reżysera to nie. Kto tam był kompozytorem? Nie. Taki czas trwania, kategorią nominacji. Oglądałeś te filmy? Tak. Trzy Jokery jeszcze z tobą. Reżyser na pewno nie. To może być najciekawsza, najśmieszniejsza odpowiedź, taki sam czas trwania. Troja była długa, a tylko było krótsze. Chyba. A skorzystam z jednego grzybka. Proszę bardzo. Nikt jeszcze nie nazywał grzybkiem tego przycisku. Ktoś musiał to już być. Będzie twojego imienia, dobrze? Krzysztofa. Tak. Ja bym poprosił o usunięcie nieprawidłowej odpowiedzi pomiędzy kategorią nominacji do Oscara, a takim samym czasem trwania. Sprawdźmy więc, który z tych wariantów jest niepoprawny. O, proszę. Proszę bardzo. Kompozytor, reżyser. Reżyser nie, taki sam czas trwania, tak ten sam kompozytor. Mam Jokery... Dwa. Mam dwa Jokery. Czy zaryzykować taki sam czas trwania, czy nie? Nie zaryzykuję, nacisnę swojego imienia. Przycisk. Tak, grzybek Krzysztofa. Nacisnę Krzyśka. I poproszę usunięcie odpowiedzi nieprawidłowej pomiędzy taki sam czas trwania tego samego kompozytora. Proszę bardzo, sprawdźmy. Zobacz, mówiłeś, że Troja była dłuższa, prawda? A więc teraz już odpowiadam na pytanie. Tego samego, co mają wspólnego, tego samego kompozytora, tak. Zaznaczam więc ten wariant odpowiedzi jako twoją odpowiedź i spytajmy i na plan poprośmy kobietę, która widziała wszystkie filmy świata, czyli Kamilę. Zapraszam. Oba te filmy łączy wielka widownia, wielkie pieniądze i wielcy aktorzy oraz James Horner, czyli człowiek, który sprawił, że wszystko gra. Kompozytor muzyki. Brawo! Jak samopoczucie? Coraz lepsze. Szkoda, że to już będzie ostatnie pytanie. Bo dobra zabawa, tak? Fajna zabawa. Bo tak. Fajna zabawa. Jednak to inaczej niż w domu rozwiązywanie krzyżówek albo oglądanie teleturniejów, nie prawda? Nie ma tych emocji. Przed nami ostatnie pytanie. Zobacz, jak wygląda twoja gra. Masz jednego Jokera do wykorzystania i szansę na 50 tysięcy złotych. I teraz przeanalizuję twoją sytuację. Jeżeli wycofasz się z gry bez użycia Jokera, powiesz rezygnuję, masz 20 tysięcy złotych. Kwota gwarantowana. Jeżeli nie używając Jokera, podasz złą odpowiedź, kończysz mając 10 tysięcy złotych. Jeżeli użyjesz Jokera i odpowiesz nieprawidłowo, będziesz miał 5 tysięcy złotych. Jeżeli natomiast używając lub nie używając Jokera, odpowiesz prawidłowo, wygrywasz główną wygraną 50 tysięcy złotych. Oto 10. pytanie. Byłeś w Afryce osobiście? Raz, dwa. Gdzie byłeś? Byłem w Tunezji, byłem w Egipcie. Posłuchaj pytania. Który kraj nie wchodzi w skład Magrebu? Oto warianty. Libia, Mauretania, Egipt czy Tunezja? Cała minuta. Jednego Jokera mogę wykorzystać, tak. Prawda? Już wtedy nie można się wycofać. Musisz grać wtedy. Jeżeli źle odpowiesz, będzie 5 tysięcy. Mauretania, Wschodnia Afryka, Libia, Tunezja, Egipt, Magreb. Znana mi nazwa.
Dobrze, wykorzystam tego krzysiaczka. O. Krzysztof, brawa za odwagę, tak? Oczywiście. Mogłeś wycofać się z gry i zabrać bezpiecznie 20 tysięcy złotych. Skorzystałem tak, z krzysiaczka, tak. I poproszę o usunięcie nieprawidłowej odpowiedzi z odpowiedzi pomiędzy Egipt a Mauretania. To są te dwa najbardziej... Skrajne. Geograficznie. Mm-hmm. Sprawdźmy więc, czy to jest Egipt, czy Mauretania. A więc Mauretania wchodzi w skład Magrebu. Tak, czyli Mauretania jest wschodnia Afryka i zachodnia Afryka. I idąc od zachodu, mijamy Libię, mijamy Tunezję, dojeżdżamy do Egiptu, który nie wchodzi w skład Magrebu. To jest moja odpowiedź. Egipt. Zaznaczam więc. Zaznaczamy Egipt. Egipt, proszę bardzo. I teraz tak. Co uważa Aleksandra? Niestety nie mam pojęcia. Zaznaczyłaś Mauretanię, tak, prawda? Tak, to był czysty strzał z mojej strony. Krzysztof, mogłeś wziąć 20 tysięcy złotych i mieć dobrą wiadomość dla żony. Zaryzykowałeś, użyłeś Jokera, czyli już musiałeś grać i nie miałeś wyjścia. Musiałeś coś obstawić. Miałbyś dla niej dobrą wiadomość. Mam 20 tysięcy złotych. A tak, w tej sytuacji będziesz miał dla niej wiadomość, że mam... Pięćdziesiąt tysięcy złotych! Co ja bym bez siebie zrobił? To dla ciebie te brawa, owacje. Nasi widzowie myślę też teraz przed telewizorami. Jak się zwracasz do żony? Mariolu. Mariolu, mówisz do niej tak w domu? Tak. A tak jak mówisz, tak serdecznie, ciepło? Żeniu moja kochana. To teraz ona nie wie, bo nie miałeś szansy zadzwonić, powiedzieć. Powiedz jej teraz, że wygrywasz 50 tysięcy złotych. Mariolu, mamy parę drobnych do wydania. Krzysztofie, to wielka przyjemność była ciebie tutaj gościć. Jesteś człowiekiem z niesamowitą wiedzą, bardzo wysoką klasą. Naprawdę właściwy człowiek na właściwym miejscu, czyli w fotelu gracza Jokera. Gratuluję, to była wspaniała gra. To był dla nas zaszczyt gościć ciebie w Jokerze. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ja się dwóch ludzi na właściwych miejscu spotka. Dziękuję ci za miłe słowa, ale to jest dzień twojego triumfu. Dziękuję ci bardzo. Wygrywasz 50 tysięcy złotych. Oba. Oba wygraliśmy. A my kontynuujemy Jokera, czyli program w technice 3D, a 3D oznacza dobre odpowiedzi, duże wygrane i doborowe emocje. Przed wami Joanna Jasiczak. Joanna to uparta i pewna siebie pani doktor nauk humanistycznych ze specjalizacją historia. Na co dzień pracuje jednak jako kierownik produkcji przy reklamach telewizyjnych. Czy dziś pokieruje sytuacją tak, że wygra 50 tysięcy złotych? Dzień dobry, Janno. Dzień dobry. Rynek reklamowy upada? No tak dobrze płacili w reklamach zawsze. Jak to jest? No ale zawsze warto przyjść i wygrać jeszcze więcej. No przecież, ja wszystko zrobię, żebyś wygrała, dlatego że chcę, żeby nasi gracze wygrywali, żeby zgarniali te główne wygrane. Mam nadzieję, że także przypadnie tobie w udziale. Też mam taką nadzieję. Czy mam mówić do siebie pani doktor? A mów. Nie, dobra. Dobrze. Dzisiaj Asia. To, bo ja bym był wtedy magistrem, głupio mi było. Bo to doktorat dopiero zacząłem i tak 20 lat go robię. A ty szybko zrobiłaś, prawda? No też nie tak szybko. A ile po studiach? No teraz, i teraz wyjdzie, ile mam lat. W 2009 roku, 2009 skończyłam studia, później miałam chwilę przerwy i w 2011 zaczęłam doktorat i teraz właśnie sfinalizowałam. No to po studiach 3 lata tylko. No tak. No to bardzo szybko. Ale niektórzy zaczynają już zaraz, bezpośrednio. Uczyłaś w szkole kiedyś? Tak. No to... W liceum. Uczyłam historii. To ile byłaś starsza od najstarszego ucznia? 4 lata.
myliliście z uczniami? Oczywiście. Jak to było, powiedz? No na przykład pani, panie szatniarki cały czas mnie ścigały o buty, że dlaczego butów nie zmieniam i tak dalej. A, gdzie masz worek, tak? A zmieniłaś dzisiaj? Dzisiaj zmieniłam. Dobrze, ja ci nie będę ścigał. Witamy cię w Jokerze. Witam, dzień dobry. Pozwól, Joanno, że na początku wytłumaczę ci zasady gry. Przed tobą, Joanno, 10 pytań. Po każdej dobrej odpowiedzi twoja stawka będzie rosła. Będziesz grała o 500 zł, 2000, 5, 10, 20 i 50 tysięcy złotych. Do dyspozycji masz 7 jokerów. Każdy joker eliminuje jeden niepoprawny wariant odpowiedzi. Masz także jokera osobistego, który raz na twoją prośbę podejdzie do nas i pomoże ci udzielić odpowiedzi. Kto to jest? Moja mama. Na imię ma? Małgorzata. Pani Małgorzato, witamy. Witam serdecznie. Dalej o zasadach. Jeżeli odpowiesz nieprawidłowo, stracisz 3 jokery. Jeżeli odpowiesz nieprawidłowo, nie mając jokerów, spadniesz o 3 oczka niżej na twojej drabinie wygranych. Gramy? Spróbujmy, zmierzmy się. Dobrze, zmierzmy się, zacznijmy, potem już idzie tylko łatwo. Oto pierwsze pytanie dla ciebie. To jesteś doktorem nauk humanistycznych, tak? Tak, i właśnie dlatego boję się najbardziej pytań z historii. Bo specjalizacją twoją jest historia. Tak, historia Stanów Zjednoczonych dokładnie. No, mamy z literatury polskiej, ale z literatury polskiej miałeś zapewnie 6. Piątkę, 6 nie stawiali. Posłuchaj pytania. W Mickiewiczowskich Dziadach, a imię jego to 44, 43, 24, 444. Kojarzy mi się, że to jest a imię jego 44. Mam jeszcze 20 sekund, więc spokojnie. A imię jego to... Ufasz sobie, czy nie? 44. Tak zaznaczyć? Tak, proszę. Proszę bardzo, zaznaczam 44. No oczywiście, że tak. Brawo. Pamiętasz, co to powiedział? To było widzenie księdza Piotra. No właśnie. A imię jego 44. Świetnie. 500 zł na koncie. Wszystkie jokery zachowane. Dobrze, zachowałeś jokery. Powiedziałaś niepewnie, myślałam, że będziesz sprawdzała, ale świetnie, zaufałaś swojemu wewnętrznemu jokerowi, intuicji. Pozdrawiam moją polonistkę, widać, że... Jak ma na imię? Pani Urszula. Pani Urszulo, Pani pozdrawiamy. Urszula. 44. A imię jej Urszula. Tak, a imię Urszula. Joanno, gramy dalej, przed tobą drugie pytanie. Kitesurfing to sport wodny, przeglądanie internetu, gra zespołowa, czy darmowe zakwaterowanie? To jest couchsurfing, to jest darmowe zakwaterowanie. Kite... Może ja źle przeczytałem, sport... może... Nie, to się inaczej wtedy pisze. No to jest sport wodny, ale jeszcze nie zaznaczę. Dobrze, nie, czekam. Sport wodny, bo tak, kitesurfing, przeglądanie... przeglądanie internetu, nie. Sport wodny. Tak, sport wodny, zaznaczam w takim razie. Nie przeglądanie internetu, przecież surfing to jest surfowanie. No ale nie kite. Nie kite. Kite to coś chyba z tym... no jak się nazywa to? Z żaglem. Latawiec. A, z latawcem? Z latawcem. Sprawdźmy w takim razie, co to jest, zobaczmy. Dokładnie tak, brawo. No, no latam. A to nie jest sport powietrzny, zobacz. No on właśnie jest powietrzny, prawda? Kite, coś no tam właśnie, lata. No, no może tak, mieliśmy błąd tak. Tu w wariantach. A, właśnie, jest latawiec. No właśnie, on lata, patrz, zauważyło. Czy sport powietrzny, no tak. A jednak wodny. Tak, a jednak wodny. Jedziemy dalej? Jedziemy. Proszę bardzo, trzecie pytanie dla ciebie, Joanno. Okulary, w których szkła zmieniają kolor pod wpływem promieniowania UV, to okulary fototropiczne, fotowoltaiczne, fotochromowe, chromatyczne. Kiedyś nosiłam takie okulary i strasznie ich nie lubiłam. I to były szkła fotochromowe. Fotochromowe. Ale one się przyciemniały, tak? Jeszcze masz. Przyciemniały się same. Tak, one się przyciemniały. To cię denerwowało? Denerwowało mnie, bo one nie były takie jakieś ładne, źle w nich wyglądałam. Jakoś tak nie kojarzą mi się dobrze.
No ale za co teraz nam odpowiedź? Stawiasz ale na jeszcze, fotochromowe. Tak, szkła to były fotochromowe. Zaznaczyć? Decyzja? Decyzja, tak, proszę. Fotochromowe. Proszę bardzo. Ludzie mediów muszą szybko decydować, tak? Tak. Tak jest, tak jest. Lubisz w ogóle buty, torebki i okulary? Okulary, buty to tylko trampki. Aha. Tylko trampki nosisz? Znaczy, no zdarzają się różne... A ja wiem dlaczego. Dlaczego? Bo trampki to są jedyne buty, które potrafią za tobą nadążyć. Też, tak. Za to nie nadążają za mną skarpetki. Ja na przykład zawsze mam skarpetki nie do pary, bo uważam, że życie jest za krótkie, żeby tracić martwisz czas o skarpetki, no oczywiście. Wiesz, dobranie odpowiednich skarpetek. Więc zawsze biorę te, które mam pod ręką. A teraz masz jaką? Niebieską, różową? Tak, nie zdążyłaś. Masz niebieską, różową. Ale w miarę się zgadzają, bo są niebieskie i niebieski kolor jest, tak. A ten róż tutaj trochę widać, że one nie są od pary, ale kto by się tam przejmował drobiazgami? Oczywiście, absolutnie. Życie jest za krótkie, tak? Kamilo, zgadzasz się z nami? Zgadzam się, Joanno. Zresztą mam wrażenie, że ty, jeżeli chodzi o okulary, to wiesz doskonale, że świat najlepiej wygląda przez te różowe. Tak. No to zaczynamy przymierzać i wkładać na nos to, co Krzysztof przygotował. Fototropizm to nic innego jak kierunek wzrostu wyznaczany przez kierunek padającego światła, obserwowany najczęściej w przypadku roślin. Fotowoltaika to technika zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego w energię elektryczną. A okulary, o które nam chodzi, to okulary fotochromowe. Brawo! Uśmiech pojawia się na twojej twarzy. Idzie ci wspaniale. Jesteś na poziomie 5000 zł. Co najważniejsze, zachowałaś wszystkie jokery. Dobry początek. No zobaczymy, jak będzie dalej. To była taka strategia, czy tak poszło? Tak poszło. Tak poszło. Chciałabym powiedzieć, że strategia, ale strategii nie mam żadnej. Więc... Dziękuję ci za szczerość w takim razie. I gramy dalej. Czwarte pytanie dla ciebie. A jak z matematyki? Oj, lepiej nie pytać. Niedobrze, tak? No, ale muszę cię zapytać. Nie, tylko tak? Żeby nie było żadnego liczenia. Jest. To nie. Posłuchaj. 1/8 to ile procent? Nie bój się tego, tak? Nie boisz się, nie boję się, nie boję. Posłuchaj wariantów. 8, 12,5, 16, 22,5. Mhm, dobrze, no to tam liczymy. 100%, 50 to jest... 1/4. Dobrze, chcę jokera. Naprawdę? Poczekaj. No, 1/8. No, 22,5. Chcesz, to bierz. 22. Chcesz, to weź jokera. Dobrze, 1/8, tak? Tak, tak, no, tak. No, humanistka siedzi. No, humanistka, prawda? Właśnie, humanistka. Poza tym za szybko, za duży stres, żeby liczyć. Dobrze, 1/8 w takim razie. Dobrze. Aha, teraz mogę sobie wybrać... Dwa warianty. Joker wyeliminuje ten niepoprawny. Weź ten najbardziej prawdopodobny, twoim zdaniem. Dobrze, to w takim razie... Tak. Muszę sobie odetchnąć. Odetchnij sobie. W takim razie zostawiam odpowiedź. Tak mogę. A nie, nie, nie. Proszę sprawdzić między dwoma wariantami. Proszę sprawdzić między dwoma wariantami, mianowicie 12,5 i 22,5. Ty bierzesz jako najbardziej prawdopodobne. Tak. Sprawdźmy więc, który wariant jest niepoprawny. Ale numer. No dobrze, to 12,5 w takim razie. 12,5? Tak. Zaznaczyć czy nie? 12,5. 1/8 to ile procent? Nie, co ja mówię w ogóle? Ja już zaznaczyłem. Bo powiedziałem, tak? No tak. No dobra, to już trudno. No niestety zaznaczyłem. No dobra. Pośpieszyłaś się, bo jak policzyłaś to? Bo ja liczyłam, no. Że od 100%... No. No dobra, nie wiem. Ja już nic nie wiem w tym momencie. Słuchaj, widzimy już, że nie znasz się na procentach. Ale to dobrze, o tobie świadczy. Ale to nie znaczy, że na promilach się nie znam. Nie, dobra, nieważne. Nie pogrążaj się. Zobacz, miałaś także 8% do wyboru. W ogóle na to nie postawiłaś, tak? No tak. No. A gdybyś postawiła na 8%... To bym wygrała. To byś przegrała, bo tak? To jest 12,5. Naprawdę? Tak. No to się mnie zaskoczył. Dobrze jest. Idziemy w górę, stawka rośnie, 10 000 zł. Masz do dyspozycji jeszcze
6 jokerów i jokera osobistego w postaci mamy. Okej. Okay. Jedziemy dalej? No to dobrze, no jedźmy no z tym może wózkiem, nie będzie matematyki nieszczęsnej, tak? Jedźmy z tym wózkiem. Proszę bardzo, oto pytanie. To będzie film. Film światowy. Okej. Okay. Posłuchaj pytania. Przypadłość, na którą cierpiał Jerzy VI, król Anglii, bohater filmu Jak zostać królem. To. Widziałeś film? Widziałam bardzo dawno temu. Posłuchaj wariantów. Jąkanie, głuchota, dysgrafia czy ADHD? On, zdaje się, miał problem z jąkaniem, bo on nie mógł, miał problem z publicznymi wystąpieniami, ale spokojnie, mamy czas, więc po mamy co czas, pozbywać tak. się tych sekund. Głuchota nie, dysgrafia też nie, ADHD no też mogłoby być takie kłopotliwe przy publicznych przemowach, ale poczekaj, przypomnę sobie tak. ten film. No jąkanie. Stawiamy tak? No postawmy na jąkanie. Proszę, zaznaczam jąkanie. Kamilo, prosimy. Jak zostać królem to film, który zdobył 4 Oscary, w tym za główną rolę męską. Colin Firth spędził dużo czasu na przygotowaniu się do tej wymagającej roli. O pomoc poprosił swoją siostrę Katie, która rzuciła aktorstwo i zaczęła pracować jako terapeutka, zajmująca się dykcją i poprawną wymową. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, Joanno, że udzieliłaś prawidłowej odpowiedzi. Brawo! Czy bardziej to pamiętałaś z historii, czy z filmu? Z filmu. Mhm. A film był świetny. No okej. Okay. Znaczy ja zasnęłam, szczerze mówiąc. A, okej. Okay. Ale może byłaś zmęczona produkcją filmową. Nie, wtedy jeszcze uczyłam w szkole. To w ogóle nie powinnam tego A, mówić. A ty byłaś w kinie, ja czy widziałaś na w domu? W kinie. Nie powinnam się właśnie teraz przyznawać, że zasnęłam na filmie o tematyce takiej historycznej. No tak. Ale obudzili cię jakoś. Jak byłam nauczycielem historii. Po filmie cię obudzili, czy w trakcie? Usłyszałam oklaski, wtedy się obudziłam. Znaczy nie, no tam później pod koniec już obudziłam się. Oklaski, że ładnie chrapiesz. Mam nadzieję, że to nie z tego powodu. Dobrze, gramy dalej. Tak. Proszę bardzo, kolejne pytanie dla ciebie. I zaczną się schody, dlatego że na ogół już 6. pytanie jest trudniejsze, ale dzięki temu będziesz miała całą minutę na zastanowienie się. I mam jeszcze jedną dobrą wiadomość. W tym granatowym świetle pięknie wyglądasz. Dziękuję. Ja powiem, że ty też. Dziękuję ci bardzo. Ale pytanie będzie, powiem ci, również historyczne. Jak się nazywały jednostki administracyjne, na które Karol Wielki podzielił swoje państwo? No dobrze, jedźmy z tym koksem. Jadę. Hrabstwa, diecezje, prowincje czy okręgi? Cała minuta. Kojarzy mi się, że to były diecezje. Mam teraz minutę. O, to dobrze. Tak, na luzie. Dobrze, więc tak. Więc ja bym poprosiła o joker. Tak, poproszę. Już na wszelki jest. Wypadek. Tak, przezorny, zawsze ubezpieczony. To prawda. Karol Wielki. Diecezje i prowincje. Któreś z tych bym sprawdźmy, poprosiła. Tak? Tak. Sprawdźmy, który wariant jest niepoprawny z tych dwóch. Zaskoczenie, co? No właśnie. Dobrze, to jeszcze... Proszę, tak. No mam chyba, nie? Masz. To tylko już jeszcze. Zaoszczędzone. Dobrze, to teraz... A może to były okręgi? Dobrze, to ja bym w takim razie... Karol Które warianty? Wielki. Hrabstwa i prowincje. Proszę, między Sprawdźmy tymi dwiema. Więc. Jestem ciekawy. Zaskoczenie, co? Aż niespodzianka w jokerze. A może to były okręgi, faktycznie? Hrabstwa. Dobra, a co tam? A co tam? To bogatemu zabroni, tak? No teraz, oczywiście. Teraz my muszę czytać? Nie, już mamy tylko dwa warianty, już nic nie musisz, tylko poczekasz, bo Joker Ale wyeliminuje niepoprawną pytanie, odpowiedź ja mówię, no i zostawi tę dobrą. To średniowiecze, to ja nie widzisz, pamiętam. Wszyscy się boją pytań ze swoich dziedzin. Ale bo to średniowiecze, to nie moja dziedzina, ja nie jestem mediewistą. Dobrze, w takim razie... Albo hrabstwa, albo kręgi. Która odpowiedź jest poprawna, dowiemy się za chwilę. Witamy Państwa ponownie w Jokerze. Gra Joanna, doktor nauk humanistycznych.
Specjalizacja historia. Ale historia Stanów Zjednoczonych. Wiem. A pytanie mamy ze średniowiecza. Pytanie brzmiało, jak się nazywały jednostki administracyjne, na które Karol Wielki podzielił swoje państwo? I teraz wiem, że to były okręgi. Poprosiłaś, aby Joker sprawdził, więc niech potwierdzi tę informację. Prosimy, który jest nieprawidłowy? A to były hrabstwa. Niespodzianka. Ale dobra odpowiedź zarazem. Niespodzianka za 50 tysięcy. Nieźle. Zobacz, jak dobrze, wygląda. To co teraz? Ja już mogę iść tak? Już jeszcze nie, bo masz zawsze 10 pytań w Jokerze. Nie można odejść z gry. 50 tysięcy złotych to jest poziom twojej gry. Musisz obronić te 50 tysięcy złotych. Gramy? No, grajmy. Proszę, grajmy. Miło jest. To siódme pytanie. Już czytam. Jaki styl jest trzeci z kolei w indywidualnym pływaniu stylem zmiennym? Nie wiem w ogóle, co to jest styl zmienny. Otóż grzbietowy, motylkowy, dowolny czy klasyczny? Grzbietowy też na grzbiecie pływa, nie? Motylkowy... To tak? Czy tak? Nie, to żabka. Troszkę ani tak, ani tak. To, że te motylki ma, o to chodzi? No dobra, no nie zastanawiam. Musi być Joker, bo nie wiesz, musimy, tak. Nie wiem. Między którymi mamy sprawdzić? Chyba ci wszystko jedno, tak? Wszystko jest jedno. Ale wybierz, proszę. Dobrze, to w takim razie poprosiłabym między dowolny a motylkowy. Sprawdźmy, który z tych dwóch jest niepoprawny. Mhm. Jeszcze ile mam jokerów? Jeszcze masz dwa jokery i mamy. A coś się stanie, jeżeli wszystkie wykorzystam? Nie, nie po będziesz miała dalej jokerów. Nie będę miała po jokerów. Po prostu. Mhm, okej. Okay. A jeżeli teraz wezmę jokera i odpowiem źle, to spadam o trzy. To stracisz trzy jokery. Trzy aż? Dwa jokery i jeden punkt niżej okay. Na drabinie wygranych. To co, bierzemy? No, bierzemy. Zawsze u nas spadamy o trzy oczka w dół. Między którymi stylami mamy sprawdzić? Losujmy. Wylosuj. Grzbietowy, klasyczny. Sprawdźmy więc między tymi dwoma. A więc zostaje dowolny lub klasyczny. Mhm. Dowolny i klasyczny. Aha. No dobra, no weźmy trzeciego. Mogę jeszcze raz? Możesz. To chyba nie było wyjścia w tej sytuacji. No nie, nie, nie. Dobrze, czyli teraz sprawdzimy. A to i Joker. Dowolny. Ty byś postawiła, jak gdybyś zaryzykowała? Postawiłabym na dowolny. Sprawdźmy więc, który jest trzeci. Klasyczny, a więc brawo. Droga Joanno, grasz teraz na poziomie 50 tysięcy złotych. Nie masz żadnego jokera zwyczajnego. Już nie masz, ale masz mamę, która ci zapewne pomoże. I jeszcze ile pytań do końca? Przed tobą trzy pytania. Jeżeli odpowiesz na nie prawidłowo, wyjdziesz stąd mając 50 tysięcy złotych. Tego ci życzę. Dziękuję. A jeżeli nie? No dobra. A jeżeli nie, nie bierzmy w życiu tych złych wariantów pod uwagę, tak? Myślmy pozytywnie. Okay. Czy uda się Joannie wygrać 50 tysięcy złotych, dowiemy się w kolejnym Jokerze. Dziękujemy państwu bardzo i do zobaczenia w następnym programie. Dziękuję ci bardzo. Jak się gra u nas? Bardzo fajnie. Dziękuję ci bardzo.